gdzie powstaną wielkie szpitale polowe? Są pierwsze przecieki, gdzie powstaną szpitale tymczasowe? Rząd chce uruchomić przynajmniej 16 szpitali tymczasowych, które wypełniłyby systemową lukę w walce z COVID-19. W pierwszej turze wytypowano 7 lokalizacji. W weekend rozpoczęły się prace na Stadionie Narodowym w Warszawie, by w ciągu tygodnia uruchomić pierwszy szpital tymczasowy w Polsce. Miałby on przyjąć przynajmniej 500 pacjentów z COVID-19. Jak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, podobne szpitale mają powstać we wszystkich miastach wojewódzkich. Najpilniejsze potrzeby dotyczą takich miast jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice. Wytypowaniem odpowiednich lokalizacji zajmują się wojewodowie, a po pozytywnej rekomendacji resortu zdrowia mają rozpocząć się prace związane z uruchomieniem takiej tymczasowej placówki. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w pierwszej kolejności brane pod uwagę mają być lokalizacje służące na co dzień jako obiekty wystawiennicze, targowe. Są one stosunkowo nowe, wysokie i o dużej kubaturze, co ma mieć duże znaczenie. Według naszych informacji, w Krakowie szpital tymczasowy mógłby powstać w hali Expo Kraków, w Gdańsku, w Międzynarodowych Targach Gdańskich, w Poznaniu, w Międzynarodowych Targach Poznańskich, w Katowicach, w Centrum Targowym Fajrexpo, a w Lublinie, w Targach Lublin. Już wiosną zgłaszaliśmy gotowość, dokumentacja jest przygotowana, a nasz obiekt do dyspozycji. Choć na razie żadne oficjalne zapewnienia nie padły, przekonuje w rozmowie z interią.pl Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. O decyzji nie jestem jeszcze oficjalnie poinformowana, ale obiekt przeszedł już kilka inspekcji, był tu m.in. pan wojewoda i ludzie ze sztabu kryzysowego. Z tego co wiem, to podobna akcja dzieje się w całej Polsce. Obiekty targowe są nowoczesne, duże, ważna jest wysokość. Budowaliśmy Expo jako halę wystawienniczą, a w życiu nie przypuszczaliśmy, że może posłużyć jako szpital, mówi nam Grażyna Grabowska, prezes Expo Kraków. Obiekt będzie wynajęty na cele zbudowania szpitala i korzystanie z niego. Będziemy pomagać, jeśli trzeba będzie. Nie chcemy zarabiać na tragedii. Wynajmujący zapłaci jedynie koszty amortyzacji, koszty eksploatacyjne, to są niższe koszty niż zazwyczaj, bo nie pobieramy marży. Nie będziemy zarabiać na dramacie, zapewnia Grabowska. Gdańsk i Kraków to tylko dwa miasta, które działają w trybie przyspieszonym. Podobnie jest w Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Tymczasem, zgodnie z wydanymi przez resort zdrowia rekomendacjami, kolejne miasta wojewódzkie mają być w pogotowiu. Tak jest w Lublinie, gdzie wytypowano już Targi Lublin jako potencjalny szpital tymczasowy. Według wstępnych założeń miałby pomieścić ok. 380 pacjentów. Na razie nie jest jednak rozważane jego uruchomienie, bo województwo dysponuje pewnymi rezerwami w tradycyjnych szpitalach. W pogotowiu pozostaje też m.in. województwo lubuskie. Prowadzimy rozmowy, rozważamy kilka lokalizacji. W grę wchodzą wyłącznie Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra. Chcemy, by był to jak największy obiekt, gdzie mogłoby znaleźć się miejsce przynajmniej dla 200-300 osób. Gdyby zapadły decyzje o uruchomieniu takiego szpitala, to naszą propozycję musi jeszcze zaakceptować resort zdrowia, mówi interi.pl Władysław Dajczak, wojewoda lubuski. Autor: Łukasz Szpyrka.